Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Obliviona. Ja jestem MRM, a dzisiaj zajmiemy się dosyć ważną rzeczą w rozwoju naszej postaci, ponieważ zamierzam dołączyć do gildii, ale przedtem sprawdzamy, czy ta misja się w końcu... O, mogę sobie wrzeczyć jakieś ukraść od tyłu. Niestety misja mi się zbugowała. I teraz... Wykorzystamy słaby moment. Dobra. Się poskradamy. No właśnie. Odejdziemy, niech ona sobie... Albo wezmę szybko, wczytam grę. Chciałem sprawdzić. Więc tak. W dzisiejszym odcinku pierwsze będzie morderstwo na niewinnym człowieku. I tak. No właśnie. Jakieś nieznane siły obserwowało, jak zabijasz, czyli jest to bardzo fajna rzecz, która mówi o tym, że po prostu zabiliśmy kogoś niewinnego i teraz po tym, jeszcze raz zapiszę grę, jakieś nieznane siły. Nieznanymi siłami oczywiście jest Mroczne Bractwo, do którego będę chciał dołączyć. Teraz będę musiał się tylko udać na spoczynek. Więc sobie wyjdziemy stąd szybciutko. Zjawy są wrażliwe. No i tak. Zabijając jedną osobę, budujemy to, że coś się stanie. Zaraz wam pokażę. Bardzo fajna rzecz. No. A, dobra, rozumiem, to się muszę przespać. Muszę się przespać w takim łóżeczku normalnym. Dobra, więc teraz trzeba się udać do karczmy. Więc idziemy do karczmy. No też kilka rzeczy jeszcze chcę wspomnieć o tym, że dawno już nie było kilku serii, ja się to właśnie postaram nagrywać, bo niestety ja nagrywać mogę tylko w soboty, bo nie za bardzo mam czas, ale właśnie dzisiaj postanowiłem nagrać dosyć sporą część Obliviona, jeszcze mam odcinek na poniedziałek, mogę też wstawić również poradnik, jeżeli chodzi o mapę TR Qualquay do Team Fortressu. A teraz wracając, idziemy do... O. A, dobra, rozumiem. Wracając, idziemy teraz przespać się i zobaczycie, co zaraz się stanie. Dobra, płacimy 25 monet, 25 septimów. I zaraz się stanie coś fajnego, naprawdę. Tylko jeżeli ktoś tego nie widział lub no zobaczy, każdy o co chodzi. Teraz nawet jeżeli weźmiemy sobie, przypuśćmy, spanie o 5 godzin, stanie się bardzo fajna rzecz, ponieważ śpimy tylko godzinę. I teraz tak. No właśnie. No dobra. O, czyli fajne, ładnie, ładnie. No właśnie, dobra. Znowu nic nie mówimy. Czyli musimy iść na zielony szlak na północ od Branwell. O, dobra. O, miło. Dobraż. Nie będziemy nim gadać nic. Czyli pięknie właśnie o to mi chodziło. Zabijając jedną niewinną osobę, a tą osobą właśnie była ona, zabiłem ją z tego powodu, że nie chciała mi wykonać misji, bo się zbugowała. O, niewidzialność, ciekawe. Więc podobno mamy teraz misję zabić Rufo i dostaliśmy ostrze cierpienia. No jest to myślę, że lepsze od mojego, naprawdę. Sprawdźmy mój miecz. No mój ma 4 obrażenia, ale to jest pewnie sztylet. No właśnie, to jest sztylet, a sztylet ma bonus do strzelania. No, pięknie. Więc znowu zapiszemy grę. No i teraz
naszym głównym zadaniem będzie iść do tej karczmy. Tylko pytanie jeszcze, no mogłem to jeszcze pokazać, ale niestety nie ma. Jeżeli tutaj ktoś by spał, to wtedy bym też chętnie to pokazał, bo jest bardzo fajna rzecz. Śpi tutaj ktoś? O, właśnie. Zbierzemy grę, skradając się. Pokażę wam jeszcze nową fajną rzecz, która powoduje, że można się pożywić osobą, która śpi. Ciekawa bardzo rzecz. Dlatego to zrobiłem, ponieważ bym już pewnie zaraz zaczął się ranić od słońca, a ja nie chcę być raniony od słońca. Więc rozumiecie. Teraz się udamy do tej karczmy. Więc tak, zobaczmy na mapce. No, naprawdę zmieniła się troszkę rozgrywka, ponieważ na początku nie miałem być wampirem, a teraz jestem. Dobra, gdzie była mapka? F4, no tutaj, tutaj. Karczma jest tak, Branwell jest tutaj. Tutaj, dobrze mówię? Nie, to nie jest Branwell. O, tu jest Branwell i tu mamy tą karczmę, czyli nie można, nie znam tego miejsca, ale udam się, nie, tutaj nie. Gdzie by coś się udać? Do Branwell mogę? O, ładnie. Udamy się do stajni. W Branwell. I wykonamy misję dla Mrocznego Bractwa. I tak wyjdziemy, jak się uda, do ich rodziny. Mamy tutaj bardzo piękne miasto, naprawdę piękne miasto. A dlaczego się pożywiłem? Ponieważ tutaj, jak pokażę wam, jak mam ostatni atrybut, czyli aktywne odporności. Jeżeli miałbym poziom wampiryzmu na 50, czyli drugi poziom, bym miał, a po prostu nie słońce by mnie raniło, czy troszkę tak bardziej realnie, ale to dla mnie by to nie pasowało. Więc tak, mamy tu konia. Czekaj, czy można konia wypożyczyć jakoś, a nie, trzeba pewnie go kupić. Więc idziemy dosyć szybkim krokiem tam i zabijemy go. O, przy okazji tu mamy jakiś ołtarzyk. A ja zauważyłem, coś mi tak trochę nie gra, bo też mam taka grafika, mam strasznie świetlistą. O, zatopiona kopalnia, boż. Strasznie dużo tych rzeczy. Potem się będzie zwiedzać. Ale co teraz mi się stało, że to takie strasznie świetliste jest, to nie wiem. Dobra. Myślę, że nakręcę na odcinku, jak będę tam iść, aby pokazać wam, że nie używam tylko szybkiej podróży, też czasami trzeba przejść w pław. A teraz opowiem może o kilka rzeczy przyszłościowych, jeżeli chodzi o tą grę. To ja myślę tak, że gdy wykonamy tą misję, udamy się do miasta, w którym będzie Mroczne Bractwo, bo wiem o tym, że jest takie podziemie jakby Mrocznego Bractwa. Bardzo ciekawe. I tam się udamy. Tu mamy kolejną jaskinię. To cholernie dużo jaskiń jest. Też jaskinie będziemy zwiedzać w przyszłości. Szkoda, że się misja zbugowała, ale cóż poradzę. O, jaskinie rozbójników, to mogą być duże skarby. Myślę też tak, że po pewnym czasie, może za 4, 6, 8 odcinków, nie, za 6 odcinków, to myślę, że się pomału udamy do... O, wilk. O, dźwięk jest Herosa 4, wilcza skóra. Myślę, że się udamy już do Obliviona, czyli do prawdziwej otchłani, która się znajduje w miejscu takim o nazwie Kwalt, stolicy. I też przyznam to, że ja ogólnie, jak patrzyłem na niektórych stronach, ja ogólnie bardzo niefabularnie poszłem grać, ponieważ udałem się do Anwil, a podobno do Anwil się udaje potem. Tak samo podobno się udaje najpierw do tych miast, czyli Branwell, Horal, czy jakoś tak to się nazywa. Podobno tam się powinno udać na początku, ale ja zrobiłem w innej kolejności. Mam nadzieję, że nic takiego nie rozwaliłem. Zobaczmy, no już jesteśmy bardzo bliziutko akurat. Zapiszemy grę. Tu będzie troszkę trudniejsza misja, bo może nas coś wykryć, nie wiem, zobaczy się. Tutaj zobacz, było jakie piękne. O, jak to wygląda. Piękne widoki, naprawdę. Naprawdę bardzo ładne widoki. Idziemy do tej karczy pod złym omenem. Hm.
Jeszcze co mogę wspomnieć? Wyszedł właśnie dodatek do Skyrima, pierwszy dodatek. Jak dobrze pamiętam, nazywa się on Dragonborn. Bardzo fajnie, że dodali nowy dodatek. Cieszę się. Teraz tak. O, musimy iść tutaj. I teraz będzie misja krwista. O, fajny dźwięk był. Ale szkoda, że go nie słychać, bo niestety nie wiem, jak dźwięki do filmików dodawać tak z gier. Dobra, i tu mamy Rufio. Co najpierw robimy? Pożywimy się nim tak pięknie. Wiem, że podobno tak samo się pożywia w Skyrimie, co mnie bardzo cieszy. I ginie. Haha. No i tak. Papa. Na papa Rufio, okradniemy cię 5 sztuk złota. Dziękuję za zapłatę. Można użyć tego łóżka, jak miło, można teraz tego łóżka użyć. No to śpimy tutaj godzinkę, bo już wiemy, że tyle będzie trwało. Tak. Krew Rufio atramentem? O, ciekawe, ciekawe. O, wiedziałem, że właśnie te małe miasto. Sanguinie, mój bracie, dobra. Pięknie. A czekaj. Dobra, więc teraz udajemy się do Hornokul. Czy jakoś tak. I dołączymy do Mrocznego Bractwa. No, nasz towarzysz też tutaj gdzieś wychodził, ale on umie się teleportować. Więc tak, Hornokul jest tutaj gdzieś, o tak, no to tutaj już użyję szybkiej podróży, bo tutaj bym 20-40 minut łaził, więc tak to nie chcę. I mówiąc szczerze, naprawdę ciekawo się rozpoczyna ta gra. Nie wiedziałem ogólnie, bo przyznam, że nigdy nie gramy w tego typu gry, a Oblivion jest moją pierwszą grą. Może potem Skyrima sobie pogram, może zrobię jeszcze nawet serię ze Skyrima, zobaczy się. A tak, wykonamy teraz tę misję. Powiem tak, że te miasto mi się ogólnie bardzo podoba i przyznam, że... No dobra, to jest fajne, ładne miasto. Tu mamy teraz iść, tu mamy łatwy zamek, zapiszemy grę. I... No... A próba automatyczna. O, dziękuję. Ostatni wytrych normalnie. Przynajmniej pewnie u nich będzie można wytrych kupować. O. No, zapisz się grę. No, dobra. Wzrok. Chodź, o. Chlebek, metalowy talerzyk. Co, dajcie może jeszcze złoto. Nie, ładnie, naprawdę. No jest w takim domku, to jest tak dopracowane, to naprawdę gratulacje. Teraz wracając, idziemy już na dół, idziemy do piwnicy. Teraz będzie coś. Teraz będzie już trochę trudniej, nie wiem. Powiem tak, kiedy dołączę do Mrocznego Bractwa, trzeba zakończyć ten odcinek, nie wiem ile on będzie trwać. Powiem tak, jest godzina 11:20, no to nie, on może z 15 minut będzie trwać. Ty, muszę, ty, brakuje mi takiej troszkę rzeczy, bo wiem, trochę słyszałem o tym, że jeżeli do jakichś takich ważnych punktów się dochodzi w Skyrimie, taka fajna muzyczka jest grana, u mnie jest taka mroczna, dobra. Mamy prawne... Jaki kolor ma noc? Ło! Dobra, to już było straszne. Przepraszam, przepraszam co mówię. To było straszne, tylko ja w kocim wzroku to wygląda milutko. No, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ja się bardzo cieszę, naprawdę. Udało nam się dołączyć do Mrocznego Bractwa. I tak, udało się. I myślę, że już zakończę ten odcinek. W następnym odcinku będę resztę kręcić. Więc, do zobaczenia. I witam w Mrocznym Bractwie. Pa, pa.